To oficjalnie witam wszystkich na naszym webinarze GC oraz tego, dlaczego warto zainteresować się tą chmurą w nadchodzącym czasie. Naszym celem na tym webinarze jest przede wszystkim pokazanie Wam, dlaczego GCP, dlaczego jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie technologiczne, które jednocześnie może przyspieszyć rozwój naszych systemów, pomóc ich niezawodność, zwiększyć high availability, zrobić całe disaster recovery oraz wiele, wiele innych rzeczy, a zarazem jednocześnie pomóc rozwinąć naszą karierę właśnie jako cloud architektów. I tutaj jedna ważna rzecz, jeśli zostaniecie do końca, to mamy mały prezent na koniec, mały bonus, także warto zaczekać, a my w międzyczasie przedstawmy się jeszcze. Ja się nazywam oczywiście Damian Mazurek, jestem dyrektorem technologicznym w chmurowisku oraz jestem profesjonalnym Google Cloud architektem, certyfikowanym. Od 5 lat zajmuję się praktycznie chmurą publiczną tylko. Zaczynałem projektując systemy transmisji danych, systemy IoT, potem było wiele projektów migracyjnych, budowanie strategii, właśnie migracji różnych całych przedsiębiorstw, projektowanie systemów, głównie właśnie systemów związanych z przetwarzaniem dużej ilości danych oraz systemów rozproszonych, w tym się specjalizuję. Można powiedzieć, że jestem po prostu architektem chmurowym. Kiedyś byłem software developerem, można powiedzieć, w tej dziedzinie mam też ponad 10 lat doświadczenia. A teraz, jak to się mówi, zmieniam świat najlepsze z wykorzystaniem chmury publicznej. I jest ze mną też Grzesiek, który może sam siebie przedstawi. Witam wszystkich serdecznie raz jeszcze. Ja już od ponad 10 lat jestem deweloperem, pracowałem przy wykorzystywaniu różnych frameworków, pisząc różne aplikacje, raz większe, raz mniejsze. Od takich dobrych 2 lat zajmuję się projektowaniem oraz implementowaniem i wdrażaniem aplikacji na chmury publiczne. Jest to GCP oraz Azure, czasami też trochę AWS. I tak z perspektywy tego doświadczenia, które mam przy pracy ze środowiskami on-premise, to teraz widzę dużo takich sytuacji, dużo widzę takich aplikacji, które pracując wtedy przy nich widzę, jakbym je w łatwy i szybki sposób mógł zrealizować przy użyciu chmury. Tak jest. Dodatkowo Grzegorz jeszcze prowadził duże projekty migracyjne dla takich firm, chociażby jak T-Mobile, pewien sławny projekt migracyjny sprzed kilku lat. Także Grzesiek ma dość rozległe doświadczenie, można powiedzieć, z każdej strony IT. I dzisiaj właśnie chcieliśmy Wam opowiedzieć o tym, dlaczego warto zainteresować się GCP i podać takich kilka ciekawych elementów, na które warto zwrócić uwagę, które właśnie powodują, że ta chmura staje się coraz mocniej popularna i coraz szybciej zdobywa rynek. Grzegorz, przekazuję Ci głos. Jak będziesz chciał, żebym zmienił slajd, to powiedz, nie będziemy się przypinać między prezentacjami po to, żeby po prostu nie robić większej ilości, nazwijmy to, problemów. Okej, to tak zaczynając odnośnie regionu. Być może większość z Was jest świadoma tego, że operator chmury krajowej oraz Google nawiązało współpracę. I owocem tej współpracy ostatnio jest podpisanie takiego porozumienia strategicznego, na które składa się kilka etapów. I myślę, że tym najistotniejszym etapem dla nas jest to, że Google ma zamiar otworzyć region GCP, pierwszy region GCP w Europie Środkowo-Wschodniej, który będzie miał właśnie lokalizację w Warszawie. Będą to 3 zupełnie nowe data center. Dlaczego jest to istotne dla nas? Jeśli ktoś działa z chmurą i powiedzmy pracuje z jakimiś klientami, którzy są chmurą zainteresowani, to być może spotkał się z taką sytuacją, gdzie pierwszym tak naprawdę krokiem, który musiał zrealizować, to przekonać tego klienta do chmury. Ponieważ jakie jest w ogóle podejście naszych rodzimych firm, jeśli chodzi o chmurę? Tak z własnego doświadczenia oraz także z takiego doświadczenia, które czasami płynie do nas od różnych osób, z którymi się kontaktujemy, to jest taka informacja, że jeśli chodzi o te rodzime firmy, to one są dosyć nieufne, jeśli chodzi o chmurę publiczną. Nie chcą przenosić tam swoich aplikacji, boją się korzystać z tych usług, które oferują chmury publiczne. Także boją się po prostu przechowywać dane swoje w
chmurze publicznej. Kluczowe też tutaj być może jest odległość, jeśli chodzi o regiony oraz data center, które się w nich znajdują, a tych końcowych użytkowników, którzy korzystają właśnie z tych aplikacji. Bo jeśli tak przyjrzymy się tym kryterium wyboru chmury, czy w ogóle kryterium, jeśli chodzi o przejście do chmury, to pierwsze brane jest pod uwagę to, gdzie jest region najbliższy, do którego moglibyśmy nasze aplikacje wrzucić. Ponieważ każdy chce mieć jak najmniejsze latencje, jeśli chodzi o komunikację użytkownika i ich aplikacje. I tak myślę, że właśnie powstanie tego regionu, powstanie tych data center w pewnym stopniu musi zaadresować ten problem. I sama chmura jest szansą nie tylko dla takich dużych firm, jest także szansą dla małych firm czy dla startupów, ponieważ takie mniejsze firmy czy startupy nie mają takich odpowiednich środków, które pozwolą im na zakup odpowiedniej infrastruktury. Nie mają też odpowiednich środków z reguły, żeby wydevelopować jakieś rozwiązania zaawansowane technologicznie, które powiedzmy są im potrzebne do realizowania swoich celów, a mogą skorzystać z tego, co oferuje chmura publiczna, w tym GCP. Są to zazwyczaj rozwiązania, które są już bardzo często sprawdzone, ponieważ oni sami używają. I dla kogoś, kto... Tak, i to jest bardzo... I to jest bardzo ciekawa rzecz, którą Grzesiek mówi, bo tutaj rzeczywiście dużą przewagą GCP nad konkurencją jest to, że mają bardzo mocno rozwinięte i dojrzałe usługi, które właśnie wywodzą się z ich wewnętrznych systemów, z których korzystają. I chociażby na bazie wielu z nich powstało bardzo dużo różnych, nazwijmy to, rozwiązań open source'owych, takich jak właśnie cały Apache Hadoop, HBase oraz wiele, wiele innych. Także jest to technologia, która jest praktycznie dostępna od ręki dla małych firm i a jednocześnie zasila takich gigantów chociażby jak sam Google pod maską. I tak nawet jeśli nie mieliście do czynienia z chmurą publiczną, to tak w przypadku GCP myślę, że warto się zainteresować, bo mamy możliwość tam stworzenia sobie takiego konta trialowego, na który od razu na początek dostajemy $300, które możemy wydać. Czyli mamy możliwość przetestowania jakiegoś rozwiązania, zrobienia jakiegoś POC, czy może nawet przeniesienia jakichś tam swoich aplikacji i sprawdzić, jak wydajnie one będą działać właśnie w samym GCP. I nic nas to nie kosztuje, ponieważ jest to konto trialowe, mamy pieniądze przyznane, mamy tam bodajże 12 miesięcy na wykorzystanie tego, także myślę, że warto na to zwrócić uwagę. A także jeśli ktoś myśli w ogóle o przenoszeniu jakiegoś rozwiązania, czy implementowaniu jakiegoś swojego rozwiązania w chmurze, to sporo usług GCP ma takie darmowe plany. Te darmowe plany to nie są takie jednorazowe zasoby, które możemy wykorzystać, ponieważ z reguły są to takie cykliczne zasoby, które są przykładowo odnawiane co miesiąc. Także z niektórych usług jesteśmy w stanie korzystać i dopiero kiedy te darmowe plany wykorzystamy, to zaczynamy za nie płacić. Myślę, że będzie to takie dosyć... Nie będziemy tu mówili może o wszystkich tych darmowych planach i usługach, które są, ale o tych usługach, o których wspomnimy, to także gdzieś tam się przewinie informacja o tym odnośnie tego, jakie one mają te darmowe swoje zasoby do wykorzystania. Być może będzie to jakieś porównanie dla osób, które pracują w innych chmurach. Będzie to może dla nich akurat przydatne. Okej, to dwa slajdy dalej, Damian, muszę się przewinąć. Przejdziemy sobie do już właściwej części. Tak, zaczynając od serverlessa. Jakie w ogóle usługi oferuje GCP, jeśli chodzi o serverless? W ogóle czym jest serverless? Większość pewnie się już styknęła z tym pojęciem i nie jest to uruchamianie aplikacji czy przeprowadzanie jakiegoś computingu bez infrastruktury. Infrastruktura zawsze istnieje, tylko ten serverless jest bardziej taką koncepcją, gdzie chcemy odseparować naszych deweloperów i aplikacje, które tworzą, od tej infrastruktury właśnie, na której te aplikacje miały być uruchamiane. Czyli chcemy, żeby na przykład ci deweloperzy bardziej zajęli się pisaniem kodu, realizowaniem logiki biznesowej i żeby mieli zawsze szansę na to, żeby było środowisko, które są w stanie szybko zdeployować swoje aplikacje, a w razie potrzeby zeskalować. Jeśli chodzi o GCP,
to dosyć spora część usług w mniejszym lub większym stopniu działa właśnie w oparciu o taką architekturę. Czyli jak największą separację tej infrastruktury i pozwolenie na jak najbardziej skupienie się na tworzeniu rozwiązań. I możemy iść do slajdu dalej. Jakbyś mógł nam przewinąć. I tak zaczniemy. Już przewinąłem. Okej, okay, dzięki. I tak zaczniemy sobie od wspomnianego Cloud Functions. Cloud Functions jest to środowisko, które zostało zbudowane w oparciu o technologię Node.js. Pozwala ono na tworzenie niedużych i małych funkcji, które realizują jakieś funkcjonalności. Na ten moment supportowane są trzy języki. Jest Node.js, jest Python oraz jest Go. Same Cloud Functions możemy wykorzystać, powiedzmy, jako część takiej naszej architektury mikroserwisowej, czyli mogą one, powiedzmy, realizować jakieś ocerowanie dokumentów, które następnie mogą się zintegrować z jakimiś kolejnymi funkcjami GCP, żeby zapisać rezultaty tego ocerowania. Jakbyśmy mogli pójść dalej, następny slajd. Jak w ogóle są wywoływane takie funkcje? Działają one w oparciu o zdarzenia, czyli musi się wcześniej coś zdarzyć, żeby nasza funkcja została wywołana. I tak Cloud Functions, podobnie jak są podobne do Azure Functions czy do Lamp z AWS-a. Takie, myślę, że porównanie, które komuś może się przydać. I w tym momencie, jeśli chodzi o GCP, to istnieje dość spora grupa spora grupa usług, które możemy wykorzystać, żeby funkcję uruchamiać. I tak zaczynając od Cloud PubSub, który jest usługą do kolejkowania zdarzeń, czyli w momencie pojawienia się wiadomości na kolejce, to będzie wywołana nasza funkcja. Możemy wykorzystać Cloud Storage, który służy do przechowywania obiektów, przykładowo plików, czyli w momencie, kiedy taki plik dodamy, usuniemy albo zmodyfikujemy, rezultatem będzie wywołanie naszej funkcji. Możemy funkcję także skonfigurować, żeby ona bezpośrednio odpowiadała na requesty HTTP. W momencie, kiedy sobie taką konfigurację ustawimy, to automatycznie jest dedykowana domena oraz dynamicznie jest generowany certyfikat dla naszej funkcji. Możemy także uruchamiać funkcję w oparciu o Stack Driver Logging. Stack Driver Logging to jest taka usługa, której przeznaczeniem jest zbieranie wszystkich logów aplikacji, które mamy zdeployowane na GCP. Jest to taki zbiór po prostu dla logów. I w momencie, kiedy takie logi się tam zbierają, to mamy możliwość przykładowo wygenerowania zdarzenia do kolejki CloudPubSub, która z kolei wywoła naszą funkcję. Możemy także wykorzystać jeszcze przykładowo Cloud Firestore. Cloud Firestore z kolei to jest baza dokumentowa, czyli działa wywoływania funkcji działają podobnie jak Cloud Storage, czyli w momencie, kiedy dodamy dokument, zmodyfikujemy go lub go usuniemy. Jakie są jeszcze interesujące koncepcje związane z Cloud Functions? Stateless. GCP wymaga, GCP w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania oraz skalowania funkcji wymaga, żeby one były bezstanowe. Czyli w momencie, kiedy jest każde następne wywołanie naszej funkcji, nie może być w żaden sposób zależne od tego, co było w pamięci funkcji poprzedniej, czyli w poprzedniej inwokacji. Jak wygląda skalowanie tych funkcji? W momencie, kiedy przyjdzie jakieś żądanie do obsłużenia, to jest ono przypisane do instancji funkcji. W zależności od tego, ile mamy tych żądań, ile mamy instancji, to nowe żądanie jest albo przypisywane do istniejącej instancji, albo jest tworzona nowa instancja. Każda instancja może jednocześnie obsługiwać, procesować tylko jedno żądanie. Także w momencie, kiedy żądanie zostanie przypisane do instancji, to wszystkie zasoby danej funkcji czy danej instancji są wykorzystywane do przeprocesowania tego żądania. Także jeśli mamy instancje, które równolegle działają i procesują żądania, to w żaden sposób one nie współdzielą ani swoich zasobów, ani przykładowo jakiś zmiennik środowiskowy. W przypadku Cloud Functions mamy także możliwość ustawienia maksymalnego skalowania, jeśli chodzi o tworzenie jeśli chodzi o tworzenie instancji, które miałyby obsłużyć przychodzący ruch. Teoretycznie możemy tego nie ustawić, możemy tego nie ustawić i teoretycznie spowoduje to, że każdy ruch powinien zostać obsłużony, ale nie chcielibyśmy tego robić z kilku przyczyn.
Pierwsza to może taka, że nie chcielibyśmy się obudzić z pustym portfelem, natomiast druga to taka, że przy wykorzystując Cloud Functions w większym rozwiązaniu, należy także brać pod uwagę właśnie całość tego rozwiązania, ponieważ w niektórych przypadkach taka nieograniczone skalowanie może być nieefektywne. Przykładowo, jeśli nasze funkcje by się, powiedzmy, komunikowały z bazami danych, to tutaj już mamy takie jakieś ograniczenie, które może wynikać z ilości równoległych połączeń, które mogą w racji, że nasze funkcje, któreś funkcje z kolei po prostu przestaną być obsługiwane i zakończą się błędy. Jak wygląda startowanie instancji? Czy może raczej skalowanie? Jeśli coś mówisz, Grzegorz, to ja ciebie niestety nie słyszę. Grzesiek, nie słychać cię. Halo, halo. Zaczekajmy chwilę. O, Grzesiek chwilowo stracił połączenie. Właśnie widzę, że tutaj zniknął z panelu. Za sekundę powinien wrócić. Coś webinar jam dzisiaj nam nie sprzyja. Halo, Grzesiek, gdzie jesteś? Tak, już nie słychać. Tak, wyrwało mnie, wyrzuciło mnie z webinara, chyba się nie da kończyć. Okej, to skończyłem na czym? Na call startach. Okej, czyli tak. w momencie, kiedy nowa instancja funkcji jest tworzona, w momencie, kiedy sobie deployujemy nową wersję funkcji lub kiedy ma miejsce skalowanie. I podczas takiego startowania nowej instancji pociągane jest środowisko uruchomieniowe oraz kod naszej aplikacji. Z tego powodu w momencie, kiedy mamy jakieś żądanie, które będzie potrzebowało zeskalowania się, to może ono, jego przeprocesowanie może trwać trochę dłużej niż obsłużenie takiego żądania na instancji, która już istnieje. Jeśli mamy jakiś stały ruch do naszych funkcji, to możemy się spodziewać, że czas odpowiedzi będzie raczej zrównoważony i to skalowanie instancji to nie będzie miało dużego wpływu na to, jak nasze funkcje będą obsługiwane. Czy mnie słychać? Czy nie? Ja cię słyszę płynnie. Halo, czy mnie ktoś jeszcze słyszy oprócz Damiana? Może zacięło mnie całkiem. Nie. Skoro ja cię słyszę, to będę okej. Okay. Dobra, ludzie przynajmniej okej. Okay. Możemy kontynuować. To następny slajd idziemy. Dobrze. Tak, może parę słów jeszcze o tym, jak można pracować z Cloud Functions. Możemy użyć po prostu inline editora, który jest dostępny w konsoli GCP. Czyli możemy wejść po prostu poprzez przeglądarkę, napisać naszą funkcję i ją wdrożyć na Cloud Functions. Możemy uploadować plik zip, w którym będzie się znajdowała nasza funkcja, albo możemy wrzucić tego zipa do Cloud Storage. I ten trzeci przypadek akurat byłby najbardziej interesujący, ponieważ pozwala on na zaimplementowanie całego procesu CI/CD, czyli jak już zostanie nasza funkcja sprawdzona, przetestowana, to pakujemy ją w zipa, wrzucamy ją do Cloud Storage i automatycznie zostanie zdeployowana na środowisko. Jeszcze myślę, że warto powiedzieć o tym, jak wygląda płacenie za używanie Cloud Functions. Odbywa się ono na trzech zasadach. Pierwszej płacimy za to, jak długo nasze funkcje działają, ile razy były wywołane oraz jak duże zasoby zostaje wykorzystane do procesowania funkcji. Jeśli chodzi o naliczanie wywołań, jest ono równo prowadzone. Jeśli chodzi o czas działania, to liczone jest ono do momentu uruchomienia funkcji do momentu jej zakończenia. I są to przedziały 100 milisekundowe, czyli
są to przedziały 100 milisekundowe i one zaokrąglają się do najbliższej liczby. I co jeszcze takiego oferuje właśnie Cloud Functions, jeśli chodzi o ten darmowe zasoby? Mamy tak zwany free tier, który zapewnia nam do 2 milionów wywołań funkcji, do 400 tysięcy gigabajtów sekund oraz 200 tysięcy gigaherców sekund oraz także 5 giga ruchu wychodzącego. Co te gigasekundy oznaczają? Gigabajt to sekunda, jest to jedna sekunda pracy funkcji, w której ona wykorzystuje 1 giga pamięci RAM. I tak samo w przypadku gigaherców sekundy, jest to jedna sekunda pracy funkcji, która wykorzystuje 1 GHz procesora. Tak, żeby może zobrazować, jak te koszty wyglądają, to ja użyłem kalkulatora GCP. GCP oferuje taki kalkulator, gdzie możemy sobie taką statystykę zrobić, jeśli chodzi o usługi, które chcielibyśmy wykorzystać. Czyli przykładowo tutaj po prawej stronie widać, że ja sobie zrobiłem taką symulację, gdzie mam 1 000 000 wywołań funkcji. Ja tam sobie określiłem, że średnie przeprocesowanie funkcji to będzie około 500 milisekund oraz, że będzie tam przeprocesowane dane około 50 kilobajtów. I jak widzimy takie podsumowanie, to mamy ogólną ilość danych, która zostanie przesłana przez ten miesiąc, czyli tu w tym przypadku 47 giga. Mamy zbliżony ten koszt, ile by to nas kosztowało, czyli około 5 dolarów. To nie jest chyba dużą ilością. I jak można zauważyć, jest to bez uwzględnienia tego free tiera, o którym mówiłem, czyli tak naprawdę ta ilość wywołań by się zmieściła w tej darmowej puli, które Cloud Functions oferuje. No i teraz możemy sobie przejść dalej, teraz będziemy o App Engine. Tak, te nowe jednostki są zawsze fajne. Okej, to App Engine jest to zarządzana platforma, która służy do hostowania aplikacji internetowych oraz API. Działa ona w dwóch trybach. W trybie standard, który jest takim rozwiązaniem sandboxowym, dedykowanym dla pewnej ilości języków programowania. Oraz mamy środowisko flexible, które działa w oparciu o aplikacje konteneryzowane. W obu tych przypadkach na App Engine składa się taka sama hierarchia komponentów. I mamy tutaj Application Resource, który jest komponentem zawierającym kolejno serwis, wersję oraz instancję. I taki Application Resource tworzymy sobie w kontekście projektu oraz wybieramy region, w którym chcemy, żeby nasze aplikacje działały. I każda taka aplikacja musi mieć przynajmniej jeden serwis, w którym z kolei może mieć już dowolną ilość wersji. Sam serwis jest to po prostu pojedyncza aplikacja, która może być częścią jakiegoś większego rozwiązania. Przykładowo, jeśli mamy architekturę właśnie wspomnianych mikroserwisów. Taka aplikacja jest w stanie dzielić zasoby dostępne na App Engine z innymi aplikacjami. Jest także w stanie komunikować się z tymi innymi aplikacjami, które są deployowane na App Engine. Jeśli chodzi o kod, to każdy serwis składa się z kodu źródłowego, który jest określony w aplikacji, który jest określony w konfiguracji App Engine. I taka aplikacja może realizować różne cele. Może to być przykładowe API, które będzie obsługiwało żądania HTTP, może to być jakaś backendowa aplikacja, która będzie odpowiedzialna za robienie jakiejś analityki. W momencie, kiedy taki serwis deployujemy, to tworzona jest nowa wersja, czyli każdy deployment powoduje powstanie nowej wersji. Takie wersjonowanie jest przydatne, ponieważ pozwala ono na szybkie przełączanie się pomiędzy aplikacjami. W przypadku, kiedy chcemy zrobić rollback, kiedy chcemy zrobić jakieś testy lub kiedy chcemy wdrożyć jakieś tymczasowe rozwiązanie. Mamy też możliwość rozdzielenia ruchu na te właśnie poszczególne wersje aplikacji. I każda wersja może posiadać jedną lub więcej instancji. W domyślnych ustawieniach App Engine zajmuje się automatycznie skalowaniem i stara się tak zapewnić odpowiednie zasoby oraz ilość instancji, żeby obsłużyć ruch, który przychodzi do naszej aplikacji. I teraz sobie może porównamy na następnym slajdzie. Halo? Czy... Bo tak ktoś napisał, Severy napisał, że nie słychać. Mam nadzieję, że mnie słyszy reszta. Ja cię słyszę. Jeśli są pojedyncze przypadki, że nie słychać albo coś tnie, to tam na górze jest taki przycisk reconnect, który można w razie czego nacisnąć,
on powinien no, odświeżyć połączenie i powinno być OK. Czasem się tak, czasem no niestety się tak dzieje, że po prostu te problemy z połączeniem się pojawiają. Okej, okay, chyba jednak większość słyszy to. Jak wybrać pomiędzy standard a flexible? Jak wspomniałem, standard jest to takie sandboxowe środowisko, które wspiera określoną ilość języków oprogramowania. Jest ona mimo wszystko dość spora, ponieważ mamy Pythona, Java, Node.js, PHP, Ruby oraz Go. Ale jest to taki tryb, który jest bardziej dedykowany do środowisk z aplikacjami, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak duży będzie ruch. Czyli chcemy mieć taką możliwość, że nasza aplikacja będzie się zawsze w stanie zeskalować, żeby obsłużyć takie nagłe spajki, które się pojawią. Jest to możliwe dzięki temu, że skalowanie się w trybie standard jest dużo szybsze, ponieważ dzieje się ono, stawianie nowych instancji dzieje się w ciągu kilku sekund. Jest to także tryb, który pozwala na lepsze, na większe zaoszczędzenie pieniędzy, ponieważ w przypadku standarda nasze aplikacje, nasze instancje są w stanie skalować się do zera, czyli w momencie, kiedy nie ma żadnego ruchu, w ogóle nie płacimy za nasze aplikacje. Natomiast jeśli chodzi o flexible, to są to konteneryzowane aplikacje, które są deployowane na usłudze Compute Engine, czyli tak naprawdę płacimy za wirtualne maszyny, na które są nasze aplikacje wrzucane w postaci kontenerów. Jest to takie rozwiązanie bardziej do środowisk, bardziej do takich aplikacji, gdzie spodziewamy się raczej stałego ruchu, bez jakichś dużych spajków, gdzie aplikacja będzie miała czas na zeskalowanie się, ponieważ w przypadku skalowania się środowiska flexible może zajść sytuacja, że potrzeba na przykład postawić zupełnie nową instancję, na którą będzie musiał być z kolei zdeployowany nowy kontener na podstawie obrazu, który dostarczymy. Także może to zająć od minuty albo nawet do kilku minut czasu. I ważną rzeczą jest to, że w przypadku flexible musimy mieć zawsze przynajmniej jedną instancję, na której będzie działała, jedną instancję maszyny, na której będzie działała nasza aplikacja. Mamy za to możliwość połączenia, nawiązania połączenia SSH do takich instancji. Czyli w momencie, kiedy byśmy chcieli na przykład zainstalować jakieś dodatkowe oprogramowanie, to Flexible daje nam taką możliwość. I możemy przejść dalej, następny slajd. Mhm. O skalowaniu. Jak wygląda skalowanie i zarządzanie instancjami? W przypadku Flexible mamy dwa tryby. Mamy Automatic Scaling oraz Manual Scaling. W przypadku Automatic Scaling to instancje są dynamicznie tworzone na podstawie przykładowo ruchu, który przychodzi, ilości może żądań, które przychodzą do naszej aplikacji, na podstawie czasu, odpowiedzi, jakie potrzebuje nasza aplikacja do zwrócenia rezultatu, albo może być to także w oparciu o takie customowe metryki, które sobie sami zdefiniujemy przy użyciu wspomnianego wcześniej przy okazji Cloud Functions Stack Drivera. Czyli na bazie logów, które sami sobie zbieramy, jesteśmy w stanie wyznaczyć, czy może decydować o tym, jak się będzie skalowała nasza aplikacja. Mamy też możliwość ustawienia w przypadku Automatic Scaling jakiejś ilości instancji, które chcemy, żeby zawsze były uruchomione. Czyli takiej minimum chcemy sobie ustalić. Jeśli natomiast chodzi o Manual Scaling, to po prostu tutaj na sztywno sobie określamy, że tyle i tyle instancji ma cały czas działać. I jest to zupełnie niezależne od ilości ruchu, jaki przychodzi do naszej aplikacji. Jeśli chodzi o wersję standard, to mamy tak samo działające skalowanie manualne oraz automatyczne, ale dochodzi tutaj jeszcze skalowanie basic. Skalowanie basic tworzy automatycznie instancję naszej aplikacji w momencie, kiedy się pojawia ruch do naszej aplikacji. W momencie, kiedy jakaś instancja przestaje obsługiwać ruch, to ona jest także dynamicznie usuwana. Jest to właśnie to skalowanie, które byśmy chcieli wykorzystać w przypadku, kiedy wiemy, że nasza aplikacja może mieć duży ruch, może mieć duże skoki, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy będzie to miało miejsce. Czyli to jest takie, to właśnie skalowanie, to jest właśnie ta zaleta, której mówiłem podczas porównywania tych dwóch konfiguracji. Tak, może jeszcze ze dwa słowa odnośnie samego deweloperki i testowania. Przy okazji tworzenia aplikacji na App Engine możemy wykorzystywać
wszystkie takie popularne środowiska programistyczne, przykładowe jeśli chodzi o Java, jak Eclipse, jak IntelliJ. Mamy także razem z Cloud SDK odpowiednie narzędzia, które pozwalają nam na postawienie takiego środowiska lokalnie. Czyli dewelopując, jesteśmy w stanie sobie lokalnie przetestować nasze rozwiązanie, jesteśmy w stanie wyłapać wszystkie błędy, zanim w ogóle będziemy je wdrażać na chmurę i zanim w ogóle zaczniemy za to płacić. Także możemy to sobie wszystko zrobić za darmo u siebie. Jak jeszcze wygląda magazynowanie logów, jeśli chodzi o App Engine? Tutaj w tym przypadku mamy takie dwa rodzaje logów. Mamy request logs oraz application logs. Request log jest to po prostu log z żądania, który przychodzi do naszej aplikacji. Zawiera on takie informacje jak project ID, wersja HTTP i tym podobne. Z kolei on zawiera w sobie application logs, czyli logi naszej aplikacji, czyli to, co sobie sami chcemy zalogować. I taki request log jest w stanie przechować do 1000 wpisów logów naszej aplikacji. W momencie, kiedy chcemy przekroczyć ten limit, czy może właśnie przekroczymy ten limit, to po prostu najstarszy log, który był zapisany, zostanie usunięty i zostanie on po prostu zastąpiony przez nowy. I możemy iść dalej. Następny slajd, jeszcze powiem tak ze dwa, trzy słowa odnośnie konfiguracji. Jeśli chodzi o App Engine, to w momencie, kiedy sobie stworzymy taki projekt, kiedy sobie stworzymy instancję naszej aplikacji, kiedy podepniemy konto billingowe, to mamy taką możliwość ustalenia takiego indywidualnego budżetu dla naszej aplikacji i takiego dziennego budżetu, ponieważ w przypadku, kiedy korzystamy z tej konfiguracji standard i jest tam możliwość skalowania się, to chcemy mieć pewne ograniczenie, jeśli chodzi właśnie o obsłużenie tego ruchu, czyli nie chcemy na przykład wydać nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy w ciągu jednego dnia. Także mamy taki dodatkowy bezpiecznik, który możemy sobie skonfigurować i wiemy, że nasza aplikacja dziennie nie przekroczy pewnego pułapu kosztów, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na nią. Z takich bardziej interesujących rzeczy to jeszcze ten splitting traffic, odnośnie którego mówiłem w kontekście wersjonowania. Ponieważ dosyć taką popularną metodą ostatnimi czasy jest, kiedy możemy sobie zdeployować najnowszą wersję naszej aplikacji na środowisko produkcyjne, ale możemy wtedy przekierować powiedzmy tylko 5 lub 10% ruchu w celu takiego przetestowania, sprawdzenia stabilności naszej nowej wersji, czyli możemy puścić żywych użytkowników, którzy będą działać na naszej aplikacji i będziemy widzieć, że już faktycznie wszystko działa i testy, które przeszły, a aplikacja faktycznie nie znalazły żadnych błędów oraz nie wystąpiły one już na tej wersji produkcyjnej, to możemy wtedy skorzystać z migrating traffic. Migrating traffic powoduje, że z jednej wersji, powiedzmy tej starszej do najnowszej wersji, chcemy przekierować ruch automatyczny i ten ruch będzie przekierowywany stopniowo, czyli nie będzie to nagłe przerzucenie wszystkich użytkowników z jednej wersji na drugą, tylko przez takie stopniowe przełączanie użytkowników spowoduje to, że nasza nowa wersja aplikacji będzie miała czas na odpowiednie zeskalowanie się, żeby obsłużyć ten ruch. Przez to nie będziemy musieli robić przełączeń na nową wersję, powiedzmy w niedzielę o 12 w nocy. Jeszcze z takich dosyć przydatną informacją jest to, że mamy możliwość zmapowania naszych domen na adresy naszej aplikacji. W momencie ustawienia takiej konfiguracji App Engine automatycznie wygeneruje nam certyfikat SSL oraz zapewni komunikację po HTTPS. No i tutaj w zasadzie tyle, jeśli chodzi o App Engine. Jeszcze tam mamy tak Cloud Runa, może dwa słowa ja i dwa słowa Damian. Cloud Run jest zarządzaną usługą, która pozwala na uruchamianie bezstanowych kontenerów, które są następnie wywoływane, poprzez przykładowo połączenia HTTP, czy poprzez pojawianie się wiadomości na kolejce Cloud PubSub. Cloud Run jest zbudowany w oparciu o Knative. Czym jest Knative? Tak w kilku słowach jest to taki zestaw komponentów, który rozszerza Kubernetes o dodatkowe funkcjonalności, które pozwalają na uruchamianie kontenerów w architekturze serverless. Daje nam to możliwość szybkiego skalowania oraz daje nam to także możliwość skalowania do zera.
czyli podobnie jak w przypadku App Engine Standard, jeśli nie ma ruchu na naszej aplikacji, to nie płacimy za nie. Read model zasobów jest podobny do tego, co jest w App Engine, z tym, że zaczynamy od serwisu, który jest głównym zasobem i taki każdy serwis jest tworzony w regionie GCP albo jest on tworzony w przestrzeni nazw klastra na naszej, w przestrzeni nazw klastra na nasz, kiedy korzystamy z Google Kubernetes Engine, ponieważ ten Knative możemy sobie równie dobrze zainstalować na naszym Kubernetesie i możemy korzystać z tych funkcjonalności bezpośrednio na naszym klastrze. Ale jeśli działamy w Cloud Runie i mamy taki serwis skonfigurowany w jakimś regionie, to jest on także automatycznie skalowany, automatycznie replikowany do kolejnych stref w celu zapewnienia większej dostępności. I każdy taki serwis zawiera unikalny endpoint i jest sam odpowiedzialny za automatyczne skalowanie infrastruktury, które się pod nim znajduje w celu obsłużenia ruchu, który do niego przychodzi. Następnie mamy rewizję. I podobnie jak to było w przypadku App Engine, każde wdrożenie nowego serwisu powoduje stworzenie nowej rewizji. Ta rewizja ma przypisany obraz kontenera, z którego ma korzystać, ma także przypisane przykładowo zmienne środowiskowe, czyli limity, jeśli chodzi o pamięć, która powinna być zarezerwowana do stworzenia instancji kontenera. I tak. Halo, czy mnie słychać? Tak, już cię słyszę. Okej, to urwałem się w którymś momencie, bo. Mówię o przypisanej konfiguracji w dużej skrócie. Aha, okej. No to tak, może idę po prostu dalej. Znaczy, w momencie, kiedy wdrażamy serwis na Cloud Run, to tworzona jest nowa rewizja. I ta rewizja ma przypisany do siebie obraz kontenera, który ma wykorzystywać, oraz dodatkową konfigurację, takie jak przykładowo jakieś zmiany środowiskowe, czy limity pamięci, które są później przypisywane do instancji, kiedy są one już tworzone w celu obsłużenia ruchu. I tak pierwsze wdrożenie serwisu powoduje stworzenie pierwszej rewizji, wdrożenie drugie serwisu powoduje stworzenie drugiej rewizji, nawet zmiana zmiennej środowiskowej spowoduje stworzenie kolejnej rewizji. I tak ruch jest automatycznie przekierowywany do najnowszej rewizji, która została wdrożona i która jest stabilna. I każda ze wspomnianych rewizji w momencie otrzymywania ruchu, w momencie, kiedy ten ruch się zwiększa, automatycznie tworzy instancje, które mają ten ruch obsłużyć. I tu się różni trochę to od App Engine'a, ponieważ jesteśmy w stanie określić, ile żądań równolegle powinna móc, czy może ile żądań równolegle chcemy, żeby każda instancja była w stanie, czy może próbowała po prostu obsłużyć. Czy jeszcze tu odnośnie skalowania, Damian, coś chciałbyś dodać, bo chyba. Tak, myślę, żebyśmy przeszli dalej, bo czas nas już goni. Natomiast co ciekawe, można zauważyć, że Cloud Runa też możemy, tak samo jak GKE, czyli cały silnik kubernetesowy, postawić sobie on-premise z wykorzystaniem Anthosa, takiej nowej funkcjonalności, która pozwala nam tak naprawdę przenosić części GCP właśnie do naszego lokalnego data center. Następną rzeczą są kontenery. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ekstremalnie wspiera technologię konteneryzacji i przyznam się, że bardzo dużo usług, które właśnie w tej chmurze istnieją, jest pośrednio lub bezpośrednio oparta na tej technologii. A jak możemy sobie zobaczyć, jak mówi sam Datadog, liczba adopcji, czy raczej poziom adopcji Dockera w ostatnich latach wzrasta. Średnio 25% firm zaadoptowało tą technologię. Mało tego, 20% z wszystkich hostów monitorowanych chociażby przez takiego Datadoga ma w sobie lub na sobie uruchomionego Dockera, a 50% ze środowisk Docker, które działają, które są monitorowane, właśnie wykorzystuje jakąś orkiestrację. I
Tutaj, jak podaje chociaż Forrester w swoim raporcie, Google jest jednym z liderów, jeśli chodzi właśnie o, można powiedzieć, podejście enterprise do kontenerów, do zarządzania nimi i do tak naprawdę właśnie oferowania usługi zarządzalnej obsługi kontenerów, czy to w oparciu o Kubernetesa, czy to w oparciu o elementy serverlessowe, czy to właśnie w oparciu chociażby o App Engine. I jak sobie zobaczymy, tutaj mamy taką właśnie prostą mapkę bezpośrednich funkcjonalności. Po lewej stronie mamy App Engine'a, czyli właśnie tą usługę do hostowania, szczególnie w modelu flexible kontenerów. Tylko tutaj, mówiąc właśnie o App Engine, mamy na myśli w dużej mierze kontenery będące, a raczej hostujące różnego rodzaju aplikacje webowe. I tak należy sobie wyobrażać App Engine jako właśnie serwer pod aplikacje webowe znajdujące się w kontenerach poprzez właśnie Cloud Runy po Kubernetes Engine, skończywszy na standardowych maszynach wirtualnych, po prostu na których Docker czy nawet inne orkiestratory mogą być ustawione. I dodatkowo w GCP mamy też bardzo rozbudowany ekosystem związany chociażby z konteneryzacją, począwszy od zwykłych container buildów, repozytorium obrazów, skończywszy na dedykowanym OS-ie, właśnie Container Optimized OS, dedykowanym tak naprawdę właśnie po, no nazwijmy to pod kontenery, skończywszy na Kubernetes Engine. I co ciekawie, niewiele osób wie właśnie, ale w dużej mierze elementy związane z Kubernetesem rozwijane są w Polsce. U nas właśnie w oddziale warszawskim. Nawet chcieliśmy zaprosić jednego z kolegów, który właśnie to robi na nasz webinar, ale niestety nie miał czasu, więc no, nie ma go z nami. Natomiast używając tą usługę, tak zażartuję, wspieramy rozwój polskiego IT. OK, przejdźmy sobie dalej. I teraz porozmawiajmy sobie właśnie o Google Kubernetes Engine, bo jest to jedna z najbardziej zaawansowanych adaptacji tego orkiestratora w chmurze i porównując z konkurencją, to większość chmur pozostałych mocno nadgania funkcjonalności, które właśnie tutaj w GCP mamy dostępne. I wiąże się to z jedną ważną rzeczą, a mianowicie Kubernetes to jedna z tych technologii, która właśnie została udostępniona światu na bazie rozwiązań stosowanych w Google wcześniej. Więc to powoduje, że pewien cały stack technologiczny, bo nawet tak naprawdę jak spojrzymy na takie usługi big data, które można powiedzieć, że nie mają nic wspólnego z konteneryzacją, jak BigQuery czy Bigtable, to tam pod spodem do, nazwijmy to, pewnej orkiestracji maszyn jest wykorzystany pewien pradziadek Kubernetesa, przedziadek, z którego właśnie ta technologia się wywiodła. Także ta technologia jest ekstremalnie głęboko i mocno zakorzeniona praktycznie w całej chmurze. Pamiętam nawet, że na jednej z konferencji pewien główny tam produkt manager w Google powiedział, że wszystkie usługi w Google stoją w kontenerach. I nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. I teraz przejdźmy sobie do naszego klastra. Tutaj mamy kilka bardzo ciekawych funkcjonalności, które mamy out of the box. Przede wszystkim jako klaster zarządzalny mamy wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, zalety chmury tam dostępne. Począwszy od właśnie wykorzystania load balancingu, compute engine'ów, różnych security, czy chociażby połączenia logowania i monitoringu z stack driverem, który powoduje, że chociażby nawet zwykłe debugowanie aplikacji działających w kontenerach jest niezwykle proste i niezwykle przyjemne. Dodatkowo możemy korzystać z czegoś takiego, co się nazywa node pool. I są to pewne, nazwijmy to, grupy tak samo działających maszyn wirtualnych, a dokładnie wywodzących się z tego samego obrazu, które jesteśmy w stanie skalować. I do jednego klastra jesteśmy w stanie podpiąć kilka takich pól maszyn, na przykład jedne jakieś standardowe, i w innych możemy mieć podpiętą kartę graficzną, a jeszcze inne mogą być maszynami wirtualnymi, które
mają tak zwany ograniczony cykl życia, czyli na przykład co 24 godziny są restartowane, ale za to są prawie 3 razy tańsze niż klasyczne maszyny wirtualne. I to powoduje, że jesteśmy w stanie tak naprawdę nie dość, że mieszać te pule, to jeszcze nimi skalować manualnie, a zarazem automatycznie. I autoskaler jest tutaj w przypadku GKE bardzo zaawansowaną funkcjonalnością, która w bardzo inteligentny sposób jest w stanie tak naprawdę zarządzać naszymi maszynami działającymi w naszym klastrze. I działa na prostej zasadzie. Jeśli widzi, że jakiś potw, czyli dla uproszczenia, jeśli ktoś nie wie, czym jest pod, to powiedzmy, że jest to instancja, która przechowuje nasz kontener, w którym jest nasza aplikacja, więc jeśli widzi, że nasz serwer potrzebuje zaschedulować, czyli potrzebuje gdzieś uruchomić tego poda, natomiast nie ma fizycznie miejsca, to dodaje kolejną instancję maszyny. I robi to w taki sposób inteligentny, że z naszych puli nodów wybiera te najtańsze, na których są spełnione wszystkie kryteria wymagań do uruchomienia takiego podu, aby jeszcze przy okazji optymalizować z punktu widzenia, nazwijmy to, kosztowego nasz klaster. To jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. W momencie natomiast, gdy widzi nasz autoskaler, że jakaś maszyna po prostu się nudzi albo jej utylizacja jest na poziomie tam 30-20%, to ubija tą instancję, a naszego poda przenosi na inne, a mówiąc przenosi, mam na myśli stwarza jeszcze raz, bo nasze pody i obiekty, właśnie takie już postawione instancje obiektów w Kubernetesie są immutable, także nie można ich dynamicznie zmieniać, po prostu trzeba zabić taką aplikację i uruchomić jeszcze raz na innym nodzie. Dodatkowo ma jeszcze kilka fajnych funkcjonalności. Pierwsza to auto-update'y. I tutaj możemy włączyć właśnie automatyczne update'owanie wersji Kubernetesa w naszych klastrach zgodnie z jedną z kilku polityk. Jedna będzie nam robiła co kilka tygodni update'y. Mamy wersję rapid, która dokładnie co tydzień nam będzie robiła. Mamy wersję regular, która właśnie co kilka tygodni, parę razy na miesiąc, i mamy wersję stable, która będzie nam robiła update tych wersji raz na kilka miesięcy. I dodatkowo mamy coś takiego jak alpha clusters, które są klastrami z Kubernetesem w wersji alpha, po to, żeby na przykład mieć możliwość przygotowania naszych aplikacji czy naszego klastra właśnie pod jakieś nowe zmiany w Kubernetesie, albo po prostu przetestowania, jak to wszystko będzie działało. Natomiast te klastry mają, nazwijmy to, skończoną żywotność, to znaczy co jakiś czas są usuwane, więc nie należy tam wrzucać żadnych aplikacji czy rozwiązań produkcyjnych. Mało tego, teraz jeszcze wchodzą takie funkcjonalności jak pewne sandboxy, które pozwalają nam w pewnej, nazwijmy to, poziomie abstrakcji uruchomić nowe kontenery, które na przykład, nie wiem, dostaliśmy albo pobraliśmy z jakiegoś publicznego repozytorium, albo ktoś stworzył jakiś zewnętrzny dostawcę aplikację i przekazał nam ją w postaci obrazu do deploymentu, natomiast nie jesteśmy jej pewni tej aplikacji, nie jesteśmy pewni tych obrazów, a nie chcemy dopuścić do jakichś, nazwijmy to, security problemów, czy destabilizacji naszego klastra, czy innych jakichś negatywnych oddziaływań, to wtedy taki pod, taką aplikację właśnie w takim sandboxie, który jest limitowany i ograniczony, możemy sobie uruchomić. Limitacja i ograniczenie polega tam, że mamy jeszcze jedną wersję abstrakcji, która tak naprawdę emuluje, nazwijmy to, kernela, po to, żeby wszelkiego rodzaju komendy z właśnie z tego kontenera idące już do samego jądra systemu nigdy do niego nie doszły, tylko zatrzymały się na tej fazie abstrakcji otaczającej. No i tak jak wspomniałem, z wykorzystaniem Anthosa możemy też takie klastry przenosić, co ciekawe, do naszych lokalizacji i budować sobie na przykład tam jakąś kolokację, gdzie w ramach awarii możemy przełączyć naszą aplikację lub w drugą stronę, także możemy płynnie manipulować tą technologią, czy to pomiędzy chmurą, czy to pomiędzy
z naszym data center, sterując tym wszystkim z konsoli Google'a i traktując to wszystko, nazwijmy to, jako zasoby chmurowe. Tutaj jeszcze jest, że tak samo klastry Kubernetesa możemy wdrażać w takich trzech modelach w chmurze, trzech typach: zone, multizone i regional. I w zależności od tego, który wybierzemy, odpowiednio nasze nody i nasz control plane, tak zwany, czyli właśnie te mastery, zostaną rozrzucone po poszczególnych availability zonach, tak aby zapewnić naszemu klastrowi wysoką dostępność. Kolejną ważną rzeczą, dla której warto zwrócić uwagę chociażby na, nazwijmy to właśnie GCP, jest cały big data i systemy transmisji i analizy danych. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna, nazwijmy to, z głównych technologii, z których Google na co dzień korzysta i udaje zarządzalnych usług. Mało tego, większość technologii big data, które istnieją, szczególnie tych na stacku, nazwijmy to Apache Hadoopa, w dużej mierze była zapoczątkowana właśnie technologiami Google'a, które chociażby są dostępne w tych usługach. I tutaj taki przykład właśnie patrzenia z punktu widzenia architekta, czyli Lambda Architecture, jak zbudować taką, można powiedzieć, klasyczną architekturę transmisji danych Lambda, gdzie mamy dwie ścieżki, tak zwany speed layer i batch layer, z wykorzystaniem standardowych właśnie narzędzi czy usług nam oferowanych przez Google'a. Tutaj różnego rodzaju zdarzenia, czy to właśnie jakieś eventy, czy to mogą być też systemy IoT, czy różnego rodzaju inne dane, powiedzmy, z rynków finansowych, marketingowych i tak dalej, i tak dalej, spływają do naszego PubSub'a, który jest w dużym mierze takim właśnie message brokerem. Z tego cloud data jesteśmy w stanie te dane streamować, to jeszcze to samo narzędzie pozwala nam tak naprawdę operować w formie batchowej, czyli pracować czy przetwarzać pewne paczki danych, robić tam, można powiedzieć, całe procesy ETL lub ELT i te dane transportować do odpowiedniej warstwy serwującej. Tutaj akurat w tej architekturze to jest BigQuery, czyli hurtownia danych, można powiedzieć, w wykonaniu Google'a, po czym te dane już dalej są dystrybuowane. I właśnie BigQuery to jedna z takich flagowych usług, jeśli chodzi o dane Google'a, która jest hurtownią danych o odseparowanej tak naprawdę mocy obliczeniowej od storage'u. To pozwala nam w dużej mierze osiągać bardzo wysoką wydajność. Mało tego, dodatkowo możemy jeszcze robić pewną segregację nawet na poziomie biznesowym. To znaczy, możemy mieć kilka projektów GCP, gdzie na przykład już na poziomie projektów możemy rozdzielić dostępy do datasetów, czyli zrobić na przykład trzy projekty, jeden z mocą obliczeniową i trzy inne z datasetami, i na bazie projektów ograniczać dostępy do na przykład odpowiednich drużyn czy zespołów data scientistów czy ludzi nad tym pracujących, ale wszystkim dać uprawnienia do wspólnej mocy obliczeniowej, tak żeby rachunek i pewna kontrola właśnie nad komputem była wspólna dla wszystkich tych teamów. Także jest to coś bardzo fajnego, czego w sumie nie ma u pozostałych dostawców i naprawdę, naprawdę warto zwrócić uwagę na tą usługę. Kolejną ciekawą usługą jest Bigtable. I Bigtable jest to, nazwijmy to, taka baza danych tabelaryczna, która pozwala nam przechowywać ekstremalnie duże zbiory danych, liczone nawet w petabajtach. Struktura danych wygląda dość prosto. Mamy tabelę, w której mamy klucz i możemy mieć tysiące kolumn, w których przechowywane są dane. Ważne jest, żeby właśnie dane te były indeksowane po tym kluczu, dlatego bardzo dobrze ta baza danych sprawdza się w
czy systemów, które zapisują właśnie dane w dziedzinie czasu, czyli różnego rodzaju na przykład systemy IoT, w których mamy pomiary z różnego rodzaju na przykład, nie wiem, urządzeń, czujników i tak dalej, gdzie właśnie to czas jest bezpośrednio wyznacznikiem kolejności tych pomiarów, różnego rodzaju transakcje finansowe, transakcje marketingowe czy operacje i wszelkiego rodzaju czynności czy dane właśnie, które w dużej mierze w dziedzinie czasu na przykład są odkładane. I co ciekawe, w momencie, gdy Google wymyślił taki, nazwijmy to distribute storage system dla Bigtable, powstała po tym open source'owa technologia HBase, która też ten patent, nazwijmy to, implementowała, ale w przypadku na przykład HBase'a często dochodzimy do tego, że w pewnym momencie skalowania po prostu potem już wydajność spada. Przepraszam. Tutaj w Bigtable nie mamy tego problemu, czyli niezależnie ile danych dołożymy, to tak naprawdę nasz wielkość i performance danych, które możemy przechowywać, będzie skalowała się na bazie wielkości naszego klastra, czyli horyzontalnie dodając kolejne maszyny, to nazwijmy to rozszerzać, może nie w nieskończoność, ale do naprawdę niesamowicie wielkich rozmiarów i co najważniejsze, w dużej mierze o te wszystkie mechanizmy pod spodem nie musimy się martwić, to dostajemy właśnie w postaci takiej usługi zarządzalnej. I przejdźmy sobie do kolejnego punktu, czyli dlaczego warto być architektem GCP oraz troszkę powiemy o naszej drodze. Otóż jak podaje CEO Google'a, chmura GCP w Q2 2019 przekroczyła tak zwany revenue na poziomie 8 miliardów dolarów. Co ciekawe, rok wcześniej, cały rok zamknęła na poziomie 4 miliardów dolarów revenue, także wzrost był prawie, jest dwukrotny, co powoduje, że ta chmura ekstremalnie szybko zaczyna się rozwijać. I jest to widoczne chociażby u nas, jeśli patrzymy wewnątrz firmy na ilość zapytań, które ostatnio pojawiają się z właśnie rejonu GCP, ona niesamowicie duża. Widać, że cały ten rynek zaczyna bardzo mocno i bardzo dynamicznie się rozwijać. Dlaczego? Jest wiele powodów, oprócz tych, o których opowiadaliśmy wcześniej, czyli niesamowitej technologii. Ważnym elementem jest chociażby cena. GCP jest jedną z najtańszych chmur, jeśli chodzi właśnie o, nazwijmy to, te topowe chmury, czyli Azure'a i AWS'a, to GCP cenowo wychodzi na ogół dużo, dużo lepiej. Natomiast wiadomo, jak wszędzie, zależy to od scenariuszy użycia i sposobu wykorzystywania, ale jeśli porównywać by compute, czyli te same maszyny wirtualne stawiane on demand, to w GCP te same parametry są niższe. Kolejną ważną rzeczą są sieci, gdyż Google posiada jedne z najszybszych sieci na świecie. Ma własne, nazwijmy to, łącza, światłowody i ciągle je rozwija, ciągle układa nowe, ciągle podwyższa tą prędkość. I tutaj właśnie w 2016 tam w Google ogłosili, że będą już mieli sieci, które będą 10 terabitów per sekundę, były w stanie poprzez ocean komunikować się. Ta prędkość ciągle wzrasta. Mało tego, jako jedyni mają swoją sieć jako, nazwijmy to, dwie warstwy usług. Mają premium i standard tier, także można sobie bezpośrednio się przełączać i korzystać z jeszcze większych transferów. I to jest coś bardzo fajnego, co te firmy, no nazwijmy to, przekonuje, czyli nie dość, że szybka transmisja danych, to jeszcze ten niekończące się parcie Google'a na to, żeby cały czas ulepszać swoją technologię, cały czas jakby wyznaczać te nowe horyzonty możliwości chmurowych w tych dziedzinach. Poza tym większość osób stwierdza też, a raczej
Bardzo mocno podoba się im wysoki poziom security, sprawdzone w boju usługi, tak jak mówię, przetestowane naprawdę z dużą ilością danych w samym Google, dobrą skalowalność. I co ciekawe, GCP w porównaniu do konkurencji ma jedne z najbardziej zaawansowanych usług machine learningowych i sztucznej inteligencji pasowe. Tutaj chociażby słynny AutoML i cała metodologia NAS, Neural Architecture Search, którą mamy udostępnione. Możemy sobie wyklikać modele do identyfikacji danych obiektów ze zdjęć, czy chociażby klasyfikacji, które będą działały z dużo większą sprawnością niż tak naprawdę większość chociażby dostępnych, opracowywanych modeli przez data scientistów, ponieważ tutaj mechanizm sam wyszuka nam najlepszą tak naprawdę architekturę splotowych sieci neuronowych pod rozpoznawane obrazy, tak żeby właśnie precyzja rozpoznania była po prostu jak najwyższa. Kolejny element to przede wszystkim też dobre wsparcie dla konteneryzacji, dobry rozwój tej technologii, a zakończyć można by chociaż na takich małych rzeczach jak przyjazny CLI, które jest ekstremalnie zbliżone do składni linuxowej, więc każdy, kto choć trochę korzystał z Linuxa, od razu się tam odnajduje i bardzo płynnie jest w stanie działać i zarządzać chociażby za P. I kolejną rzeczą, którą też widać i która też bardzo mocno rozwija GCP, szczególnie w naszym regionie, i to jest rzecz, którą chociażby Microsoft robił od kilka lat temu, dzięki czemu zdominował, można powiedzieć, polski rynek, to bardzo dobry marketing i bardzo mocne wsparcie sprzedaży z ramienia samego Google'a w Polsce. Dodatkowo aktywne wspieranie sieci partnerów, bardzo mocne i jakby generowanie tego chmurowego biznesu na naszym rynku, co też bezpośrednio przekłada się na ciągły wzrost właśnie adaptacji GCP. Przepraszam. I teraz tych tematów jest znacznie, znacznie więcej. Moglibyśmy o tym opowiadać i opowiadać, także nawet 24 godzin by nam nie starczyło. Ale szanujemy wasz czas i dlatego przygotowaliśmy dla was coś specjalnego, a mianowicie mamy specjalny program właśnie GCP Droga Architekta, podczas którego przechodzimy przez dwa rodzaje zagadnień. Pierwsze to usługi, poznajemy usługi GCP bardzo dokładnie z naciskiem na ich wykorzystanie. Drugi element to nacisk na słowo architekt, czyli ten kurs przede wszystkim jest robiony okiem architekta chmurowego, bo jego zaletą czy jego zadaniem jest też przygotowanie nas do certyfikacji Google Cloud Professional Architekta, która to sama w sobie jest, można powiedzieć, ekstremalnie, nazwijmy to, uwaga tam ekstremalnie zwrócona jest właśnie na takie umiejętności architektoniczne. Możesz, Grzesiek, coś właśnie opowiedzieć o tym, jako osoba, która taki egzamin zdała? Znaczy, generalnie jeśli chodzi nawet o te kursy, które są na Coursera, czy nawet jeśli chodzi o podejście, czy nawet jeśli chodzi o samą agendę, która jest, którą każdy może sobie przejrzeć, jeśli chodzi o egzamin architekta GCP, to jest tam opisane, że bardzo duży nacisk jest kładzony na to, że jako architekt jesteśmy w stanie nie tylko, nie jest tylko, bycie architektem nie znaczy tylko to, że znamy te usługi oraz wiemy, jak one działają, tylko też jesteśmy w stanie podejść od strony takiej biznesowej i jesteśmy w stanie zaprojektować takie rozwiązania, które spełnią jakieś właśnie te wymagania biznesowe czy oczekiwania klienta, czyli często, jeśli chodzi o sam egzamin, to są pytania, które mają bardzo kontekst biznesowy, czyli jakiś klient, czy to wymyślony, potrzebuje przenieść swoje rozwiązanie do chmury w celu zapewnienia resiliency, czy odpowiedniego skalowania, czy chce mieć możliwość robienia analityki na bardzo dużej ilości danych, czy może chce po prostu przechować dane, które gdzieś tam w późniejszym czasie będzie chciał przeanalizować. To są takie rzeczy, na które duży nacisk kładzie egzamin do architekta i to są takie rzeczy, gdzie ten egzamin ma sprawdzić, czy
jesteśmy w stanie połączyć te nasze usługi w taki sposób, żeby takie problemy zaadresować i żeby takie problemy rozwiązać, ponieważ często może być taka sytuacja, że jeden problem ma kilka rozwiązań, ale tylko jedno jest takie naprawdę najsensowniejsze i najlepsze do zaimplementowania. Tak jest. I chcieliśmy Wam zaproponować taki 16-modułowy, 16-tygodniowy program, który właśnie przeprowadzi Was przez tą drogę architekta GCP. Dodatkowo dostaniecie możliwość analizy Waszej pracy właśnie przeze mnie i Grześka. Jest to właśnie, nazwijmy to, program, który bezpośrednio jest w stanie wykształcić w nas nie tylko umiejętności stricte techniczne, ale tak naprawdę pewien sposób myślenia architekta cloudowego, który przede wszystkim umie analizować różnego rodzaju, nazwijmy to, wymagania biznesowe i przenosić to na odpowiednią architekturę rozwiązań chmurowych, pewne wymagania prawne, wymagania security, mało tego, jest w stanie projektować systemy właśnie w pewien sposób, nawet przewidując dalszy rozwój różnego rodzaju właśnie aplikacji czy chociażby samych organizacji. Bo to jest też częsty problem, gdzie zgłaszają się do nas klienci, którzy zaczęli budować jakieś aplikacje w chmurze i zaprojektowali ją, ale nie przewidzieli na przykład, że za rok czy za półtorej ten system będzie wykorzystywał, czy będzie, nazwijmy to, pracował na 10-20 razy większej ilości danych i po prostu ich systemy nagle przestają być wydajne, bo nie zaprojektowali tak naprawdę czegoś, nazwijmy to, co w perspektywie 2 lat będzie systemem w cudzysłowie big data, natomiast odpalili klasyczną aplikację webową. Więc jakby samo to, nazwijmy to, spojrzenie czy sposób myślenia architekta tutaj jest ekstremalnie ważny i na samej certyfikacji jest na to niesamowity, że tak powiem, nacisk. Kolejny bonus, bo nie wszystko, co chcieliśmy Wam oferować, a mianowicie darmowe live z instruktorami raz na miesiąc, w których będziemy rozmawiali o Waszych problemach, wyzwaniach, o tym, z czym się zmagamy. Zmagacie codziennie w swojej pracy czy w swojej właśnie przygodzie chmurowej. Dodatkowo będą ekstra materiały dogrywane wraz z pojawieniem się chociażby próśb od Was albo nowości na rynku, które nie istniały na przykład dzisiaj, ale pojawią się za jakiś czas. Bonus trzeci to będzie dodatkowa sekcja z materiałami pozwalającymi na lepsze właśnie przygotowanie się, nazwijmy to, do zawodu architekta chmurowego, czyli takimi rzeczami związanymi właśnie z security, związanymi chociażby z wymaganiami prawnymi oraz bardziej zaawansowanym projektowaniem systemu. Mało tego, mamy prostą zasadę, raz kupujesz dostęp i masz nieograniczony dostęp, czyli tak naprawdę raz kupiony kurs jest już na zawsze wasz ze wszystkimi, nazwijmy to, jego update'ami w przyszłości. I co otrzymasz? 16-modułowy program i to jest najdłuższy do tej pory program w historii Szkoły Chmury, bo licząc jeszcze sekcje bonusowe jest ponad 18 modułów, analiza Twojej pracy przeze mnie i Grzegorza, grupa wspólnej pracy, dostęp na żądanie, bonus pierwszy, czyli comiesięczny call ze studentami, bonus drugi, dodatkowe materiały oraz sekcja ekstra poruszająca tematy security i prawa. Jest to ogólnie ponad 30 godzin materiałów o łącznej wartości ponad 2000 zł, 8 godzin konsultacji online z 2 specjalistami od chmury, czyli tak naprawdę 2 Mendejsy pracy o wartości 4200 zł oraz spersonalizowane przygotowanie do egzaminu GCP w grupie Mastermind oraz w dodatkowych materiałach, które tak naprawdę dla Was zgromadziliśmy, ponieważ specjalnie, aby lepiej przygotować wszystkich do tego egzaminu, wykupiliśmy kilka wejść na ten egzamin, aby jak najwięcej pytań przeglądnąć, a co ciekawe, samo jedno wejście na egzamin kosztuje 1000 zł, dokładnie $250, więc była to pewna inwestycja, którą poczyniliśmy, abyście wy nie musieli tego robić.
Czyli łączna wartość tej całej wiedzy i tej całej pracy to około 7200 zł. Natomiast u nas otrzymasz to wszystko w cenie 1797 zł, czyli prawie 5 razy taniej. Mało tego, co 2 tygodnie pojawi się jedna ważna rzecz, a mianowicie panel architekta. I ten panel architekta to nic innego jak wspólne projektowanie systemów na podstawie case study realnych wdrożeń, które zrealizowaliśmy lub właśnie rzeczy, które są wymagane na egzaminie. I już na przykład jeden taki panel można nawet za darmo sobie podejrzeć na naszym landing page'u kursu i zobaczyć, jak to wygląda. Razem będziemy projektowali systemy w GCP. Oczywiście co 2 tygodnie pojawi się nowa sekcja, na której będziemy omawiali nowy case study, który będzie dopasowany do ilości materiału już przerobionej. Będziemy wykorzystywali najlepsze praktyki oraz najlepsze możliwości. Grzegorz, dostałem komunikat, że slajd się nie zmienił. Jesteśmy na bonus 4, także wydaje mi się, że na tym chyba jeszcze temat się zatrzymałeś, tak? Dodatkowo tak. Będziemy mieli, no, jeśli komuś się wizualizacja nie zmieniła, to reconnect. Dodatkowo będziemy mieli pytania sprawdzające. To jest też nowość, bo tak samo panel architekta nigdy wcześniej w naszych programach nie istniał. Teraz wyszedł po raz pierwszy. Tak samo pytania sprawdzające. Po każdym tygodniu pojawi się kilka pytań, które nazwijmy to, jest duża szansa, że pojawią się na egzaminie. Czyli mamy pytania sprawdzające, które realnie mogą wystąpić na takim egzaminie. I wszystko w ekstremalnie oczywiście przyjemnej, praktycznej formie, poparte wieloletnim doświadczeniem i to nie tylko właśnie z punktu widzenia technicznej, ale także szkoleniowej, bo obydwaj mamy dość duże doświadczenie szkoleniowe. Ja wykształciłem już ponad 3000 specjalistów chmurowych w swojej karierze, także posiadamy właśnie umiejętności przekazywania tej wiedzy. I wszystko byłoby fajnie, ale przyszedł do mnie nasz CEO i poprosił mnie o jedną rzecz, a mianowicie przypomniał mi, że naszą misją jest szerzenie wiedzy o cloud computingu i nowych technologiach. I z tej przyczyny stwierdziliśmy, że obniżymy specjalnie dla Was jeszcze tą cenę na 1497 zł od jednego dostępu, tak aby jak najwięcej ludzi mogło budować w sobie te umiejętności, właśnie bycie architektem chmurowego. I teraz na ogół są dwie rzeczy, właśnie dla których ktoś może nie chcieć wziąć udziału w tym kursie, w tym programie. Pierwszy to może przejść tą drogę samotnie i rzeczywiście da się. Jest dużo kursów, natomiast tak jak mówię, tutaj jakby dostaje się nasze doświadczenie, które powoduje, że tą samą drogę możemy zrobić dużo krócej i dużo sprawniej i zmniejszyć ryzyko tego, że jeśli będziemy chcieli zdawać egzamin na certyfikację, to będziemy mieć kilka tysięcy, zaliczymy go w 2 albo 3 podejściach, a każde podejście to tak jak mówię, 1000 zł. Drugi element to brak zaufania. Może jeszcze nie pracowaliśmy razem, nie masz zaufania, nie wiesz, jak to wszystko wygląda. I tutaj też chcieliśmy wejść naprzeciw i uspokoić twoje, nazwijmy to właśnie, pewne obiekcje i dajemy gwarancję 30 dni. Czyli przez 30 dni po zakupie tego programu możesz go testować, masz dostęp do wszystkich materiałów, i wystarczy jeden mail, który powie, nie jestem zadowolony, to nie dla mnie, teraz nie mam czasu lub jakakolwiek inna przyczyna, ba, nawet bez przyczyny, jeśli tylko powiesz, że nie chcesz brać w nim udziału, to zwracamy ci wszystkie pieniądze. To dzięki wielkie za uwagę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na nasz program. Będzie naprawdę masa wiedzy, masa doświadczenia i masa, to się mówi, dobrej technologicznej zabawy. Także dzięki wielkie i mam nadzieję do zobaczenia w tygodniu numer 1. Dzięki wszystkim. Cześć. Cześć.